Po pełnym emocji starciu z Wartą Zawiercie Cidry wybrały się do Jaworzna zmierzyć się z tamtejszą Szczakowianką. Poprzeczka znowu wisiała wysoko. O ile ruchy Zawiercian ograł minimalnie, to kilka dni później Drwale rozbili tego samego rywala różnicą aż 5 goli. W meczu z Ruchem Jaworznianie mieli jednak wystąpić bez swojego najskuteczniejszego strzelca Jakuba Severina. Tyle, że żółto-czarni na obiekt Wiktorii również przyjechali osłabieni. W szeregach trenera Marcina Dziewulskiego z powodu kontuzji zabrakło Rafała Kulińskiego. Pod nieobecność 27-letniego pomocnika w środku pola od początku zagrał Szymon Siwy, a za plecami Bartosza Nawrockiego operował Adam Baran. Szkoleniowiec wicelidera do jedenastki desygnował również Szymona Turczyna zamiast pozostawionego na ławce rezerwowych Miłosza Ćwielonga. Od pierwszej minuty na placu gry pojawił się również Aminę Budiga. Pierwsze minuty tego spotkania przebiegały dość spokojnie, to 8 minuta meczu. Po raz pierwszy goście zagrozili bramce przeciwnika. Marcin Czcionka dośrodkował piłkę w pole karne, kończył całą akcję Adam Baran, ale fatalnie spudłował. A to już 16 minuta ze środka pola, piłkę w kierunku Bartosza Nawrockiego posłał Bartłomiej Gwiaździński. Nawrocki opanował sobie futbolówkę, ale nie zdołał znaleźć pozycji do oddania strzału. Oddał więc piłkę do Aminy Budigi. Tunezyjczyk pograł na jeden kontakt z napastnikiem Cidrów, a później wrzucił idealnie na głowę nabiegającego Adama Barana, który w ten sposób otworzył rezultat spotkania. Duża radość 30-letniego pomocnika Ruchu, bo to jego pierwszy gol w barwach radziankowian, odkąd latem trafił na Knosały. Baran do tej pory specjalizował się w asystach, teraz skorzystał z idealnego zagrania Aminy Budigi. Żółto-czarni krótko, bo raptem 4 minuty cieszyli się z prowadzenia. Michał Hrabąszcz dostał piłkę na połowie Cidrów, poradził sobie z Mateuszem Pietrygą, później z Rafałem Otwinowskim i choć stanął mu na drodze Mateusz Szukała, to wobec dobitki doświadczonego zawodnika Szczakowianki był już bez szansy od 20 minuty. Wynik na obiekcie Wiktorii Jaworzno brzmiał 1-1. Ruch próbował wrócić na prowadzenie. W środku pola piłkę głową do Andrzeja Piecucha zgrał Bartosz Nawrocki. Piecuch podbiegł kilka metrów, po czym oddał niesygnalizowany strzał, który sprawił trochę kłopotów Dawidowi Gargaszowi. Ale coraz więcej na placu gry mieli do powiedzenia gospodarze. 30 minuta faulowany przed polem karnym Cidrów był Paweł Cygnar, grający trener ekipy Szczakowianki. Z rzutu wolnego uderzał Kamil Wawoczny. Trafił w mur, ale to nie był koniec kłopotów Cidrów. Piłka strzelona w 16. Mateusza Szukała wylądowała pod nogami Cygnara, później Michała Hrabąszcza. Hrabąszcz nie trafił jednak w światło bramki. Miejscowi poczuli się mocni. Marcin Czcionka, naciskany przy wyprowadzeniu piłki, ratował się podaniem do Aminy Budigi. Tunezyjczyk nie zdołał jednak przyjąć tej piłki. Mateusz Wawoczny podał do Bartosza Marendowskiego. Marendowski do Michała Hrabąszcza. Hrabąszcz dogrywa przed bramkę. Próbował wybijać piłkę Rafał Otwinowski. Trafił jednak prosto w nogi Marendowskiego. Na później futbolówka wtoczyła się do bramki Mateusza Szukały i Cidry przegrywały w Jaworznie 1-2. Scenariusz, w którym trzeba odrabiać straty, w Radzienkowie w tym roku przerabiali tylko raz. Sunią kosztem rezultatu nie udało się odkręcić, ale w Jaworznie czasu było sporo. Marcin Czcionka do Bartosza Nawrockiego, ten do Szymona Siwego, Siwy do Bartłomieja Gwiaździńskiego. Gwiaździński z dystansu przestrzelił. Ruch miał w tej pierwszej połowie problemy z tym, by zaskoczyć defensywę Szczakowianki, choć starał się jeszcze przed przerwą doprowadzić do wyrównania. To strzał Adama Barana, po którym futbolówka otarła się o słupek bramki miejscowych. 43. minuta, nieudane zagranie Marcina Czcionki, ale piłka po chwili ląduje u Andrzeja Piecucha. Piecuch szuka sobie pozycji do tego, by oddać strzał. W końcu uderza lewą nogą, jest zablokowany. Poprawka Adama Barana również grzęźnie w nogach defensorów Jaworznian. Niewiele brakowało, by tą pierwszą odsłonę żółto-czarni kończyli ze stratą 2 goli do rywala. Piłkę na połowie Cidrów dostał Michał Hrabąszcz, poradził sobie z Rafałem Otwinowskim, uderzył na bramkę Mateusza Szukały, ten jednak był czujny i nie dał się pokonać. Miał nad czym w przerwie myśleć sztab szkoleniowy Cidrów. Trener Marcin Dziewulski zdecydował się na 2 zmiany. Zdjął z boiska Szymona Siwego i Mateusza Pietrygę. Wprowadził na plac gry Szymona Matyska i Tomasza Harmatę. I Ruch mocno zaczął tą drugą połowę. 47. minuta, domagał się rzutu karnego Bartosz Nawrocki po tym, jak próbował dojść do piłki dogranej mu przez Adama Barana. 2 minuty później piłkę do Adama Barana zgrał Andrzej Piecuch. Baran popędził do przodu, otworzył drogę do bramki Szymonowi Matyskowi. Matysek oddał strzał prawą nogą, ale skuteczny w swojej bramce był Dawid Gargasz. Pierwsze fragmenty po zmianie stron toczyły się jednak ewidentnie pod dyktan do gości. 50. minuta, Marcin Czcionka zagrywa piłkę w pole karne przeciwnika, Matysek zgrywa ją do Nawrockiego, Nawrocki oddaje Matyskowi, ręką zagrywa futbolówkę Maksymilian Leś i sędzia bez wahania wskazuje na wapno. Ruch miał więc okazję do tego, by doprowadzić się do wyrównania już 5 minut po przerwie.
i z okazji skorzystał. Pewnym uderzeniem popisał się Bartosz Nawrocki. Wynik 2-2. Nawrocki w tym momencie na koncie ma już 22 ligowe trafienia. Ruchy wciąż przeważał, grał mądrze i grał cierpliwie. W 63 minucie Bartosz Nawrocki dostał piłkę w środku pola. Miał mnóstwo miejsca, by przesunąć się z nią do przodu. Potem prostopadłym podaniem obsłużył Szymona Matyska. 17-latek zdobywa swojego pierwszego gola w dorosłej piłce. Ruch Radzionków prowadził w tym momencie 3-2. A to trafienie ekipa żółto-czarnych zadedykowała Marcinowi Czciące, który kilka dni wcześniej został ojcem. Piękne dni dla kapitana Ruchu Radzionków, ale też wspaniałe momenty dla Matyska, który w tej sytuacji niczym doświadczony wyjadacz z zimną krwią skorzystał ze swojej okazji. Ruch był na fali. 71 minuta, Aminę Boudiga, znakomity rajd w wykonaniu Tunezyjczyka, który mijał kolejnych rywali, wpadł z futbolówką w pole karne, ale zabrakło mu chyba sił na to, by oddać precyzyjny strzał i skończyło się tylko na strachu dla gospodarzy. 75. minuta, rzut rożny dla Ruchu egzekwuje Kamil Kopeć, który na placu gry pojawił się jeszcze przed golem Matyska. Gospodarze próbują wybić piłkę ze swojego pola karnego, ale nieskutecznie. Bartosz Nawrocki strzela lewą nogą. Futbolówka nie dociera jednak do bramki Szczakowianki. Dwie minuty później Cidry zaatakowały prawą stroną boiska. Piłka dociera do Kamila Kopcia. Kopeć wycofuje do Marcina Czcionki. Czcionka dośrodkowuje. Głową zagrywał Bartosz Nawrocki. Szymon Matysek nie sięgnął futbolówki, która ostatecznie trafiła tylko w słupek bramki gospodarzy. Wydawało się, że czwarty gol dla Ruchu, który zamknie to widowisko, jest tylko kwestią czasu, ale podnosili głowy gracze Szczakowianki. Piłkę miał Marendowski, wycofał do nadbiegającego Mateusza Budaka. Budak odegrał do Pawła Cygnara. Cygnar nie trafił w bramkę. To było dla Radzionkowian pierwsze ostrzeżenie, drugie skończyło się dla nich fatalnie. Zapędził się na połowę przeciwnika Szymon Turczyn, stracił piłkę i zaczęła się kontra ekipy Szczakowianki Jaworzno. Futbolówka trafiła do Marendowskiego. Marendowski został nadepnięty przez Rafała Otwinowskiego i arbiter drugi raz tego dnia wskazał na rzut karny. Tym razem podyktował go jednak na korzyść miejscowych. Z wapna pewnym uderzeniem popisał się Michał Hrabąż i na niespełna 10 minut przed końcem tego meczu mieliśmy remis 3-3. Ale Ruch z walki o pełną pulę nie zamierzał rezygnować i dwie minuty po stracie gola wrócił na prowadzenie. Adam Baran powalczył o piłkę na połowie przeciwnika, później posłał kapitalne podanie do pędzącego Kamila Kopcia. Kopeć przepchnął rywali, po czym skierował futbolówkę do siatki. No i mieliśmy 4-3 dla Cidrów, kapitalne widowisko w Jaworznie. Ważny to był gol dla Kamila Kopcia, który stracił ostatnio miejsce w składzie. Asystę do bramki zdobytej na początku meczu dokłada z kolei Adam Baran. W samej końcówce podopiecznym trenera Marcina Dziewulskiego brakowało spokoju, a to z kolei zwiastowało kłopoty pod bramką Mateusza Szukały, który w tej sytuacji kapitalnie, efektownie obronił uderzenie Mateusza Budaka. Już w doliczonym czasie gry gospodarze mieli rzut rożny. W pole karne Cidrów powędrował nawet Dawid Gargasz. Piłka wylądowała pod nogami Kamila Bochenka, który huknął bez zastanowienia. Na szczęście dla gości futbolówka pofrunęła wysoko nad ich bramką. Kilkadziesiąt sekund później ten emocjonujący, porywający mecz dobiegł końca. Ruch Radzionków pokonał Szczakowiankę w Jaworznie 4-3. Wydawało się po tych pierwszych 15-20 minutach, że rzeczywiście mamy pod kontrolą mecz, natomiast no, w dalszych minutach gdzieś zaczęły się pojawiać indywidualne błędy, po których niestety Szczakowianka strzeliła dwie bramki i do szatni niestety schodziliśmy, przegrywając. Tak to wyglądało od początku, gdzieś za dużo tego spokoju było i u nas może rywal taki miał plan, żeby nas troszeczkę uspokoić, ale tak to wyglądało, gdzieś nie mogliśmy napędzić, nie mogliśmy tak jakby się zmobilizować, żeby ta iskra się pojawiła w tym wszystkim i chyba potrzebowaliśmy tej bramki, po tym było. Ciekawe momenty, fajne sytuacje bramkowe, jednak rywal doszedł do wyrównania i próbował nas kąsać. Taki był do końca, był groźny, był zdeterminowany w swoim miejscu po tej serii tego zwycięstwa, powiedzmy, wtorkowego. To naprawdę wielkie słowa uznania dla rywala, który mimo osłabienia był groźny, był mocny i do końca chciał dążyć o zwycięstwo, a my w tym wszystkim postawiliśmy się na terenie rywala, historycznego klubu, też podobnie jak my, co smakuje naprawdę wybornie, jest naprawdę fajny moment dla nas wszystkich i chwała dla chłopaków. Mocne słowa w szatni, odpowiednia motywacja i w drugiej połowie, no już to mimo straty kolejnej bramki, kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Przy tej stracie bramki na 2-1 nie byliśmy sobą i do końca tej pierwszej połowy nie byliśmy drużyną, którą znamy, którą obustronnie rozumiemy. I ja jako trener i zawodnicy gdzieś tam w szatni
męskie słowa i chcieliśmy wrócić na rytm nasz, żeby ta drużyna na nowo uwierzyła w siebie, żeby była sobą po prostu w zjednoczonym wydaniu, który znamy, o którym rozmawiamy i który dobrze rozumiemy. Taki zamiar był już po rozmowie w szatni, że w tej drugiej połowie raz, że będziemy cierpliwie budować akcję, dwa, że będziemy się starać cały czas być w posiadaniu piłki i próbować dostawać się pod bramkę rywala. Udało się i ten karny ewidentny był, na szczęście wykorzystany przez Bartka Nawrockiego, za co mu chwała. Bardzo pomogły zmiany, bo bardzo długo czekaliśmy na Tomka Harmatę, który naprawdę był dzisiaj bardzo ważnym ogniwem, jeśli chodzi o pracę z tyłu. Na pewno gdzieś rola Szymona Matyska, którego na pewno też trzeba pochwalić, wychowanka naszej radziepolskiej młodzieży, i w tym wszystkim doczekał się swojej bramki, na którą bardzo ciężko pracował, bo dochodził do sytuacji bramkowych, ale nie mógł zamienić to na bramkę. Dzisiaj mimo jeszcze jednej sytuacji strzelił bardzo ważną bramkę, widać było tą pełną radość i łzy w oczach, i to są te momenty najcenniejsze i z tego się najbardziej cieszymy, że w trudnym momencie dla nas potrafimy gdzieś to przechylić na szale, wybronić z tyłu i wyjechać z tego trudnego terenu dobrego rywala zwycięsko, i to też było widać w szatni, tą szczerą radość i uśmiech.